No tak, no to wszystko to jest biznes, nie? Musisz być dobry i musisz się tak samo dobrze sprzedać. Też potrafię przyjąć, on też jest bardzo dobrym stójkowiczem, więc nie będzie miał łatwej walki. Mówisz, że nigdy nie żyłeś ze sportu, no to słuchaj, no najlepsza szansa zacząć teraz to robić, KSW chyba dobrze płaci. A jeszcze jak przyszło KSW, bo zawsze chciałem tam być, to jeszcze więcej chcę po prostu być ze mną w drodze po marzenia, nie? Lody Sokołowski. Lody inne niż wszystkie. Sprawdź naszego TikToka i przekonaj się sam. Czołem, brygada, Karol Garncarz, z tej strony siemanko, prosto z Legion Team Tarnów, nieprzypadkowe miejsce, nieprzypadkowy czas, bo rozpoczął się już Fight Week do KSW 97, największa polska i europejska organizacja MMA, zadebiutuje właśnie w polskim biegunie ciepła w arenie Jaskółka już w tę sobotę i zadebiutuje również ten gentleman obok mnie, Krystian Blezień. Siemanko, cześć Krystian. Cześć, witam serdecznie. Ucieszyłem się, powiem szczerze, jak zobaczyłem pierwszą zapowiedź twojej walki, bo dobrze zobaczyć znajomą twarz, która wchodzi w szeregi Federacji KSW. Pierwszy telefon. Kto się odezwał, może tak? Czy to był Wojek, czy ktoś inny z KSW? Jaka była twoja reakcja? Jak to wyglądało? To znaczy, ja już wiedziałem troszkę wcześniej o tym po walce na KSW, gdy wygrałem z Iwanem, z dobrym zawodnikiem, czołówką ukraińskich fighterów wagi lekkiej, więc Artur powiedział, że po prostu mam się szykować na KSW w sierpniu, ponieważ debiutuję w Tarnowie, a wiadomo, że jeżeli jest Tarnów, jeżeli jest zawodnik na danym poziomie, no to KSW się zainteresowało moją osobą. No i co? Jestem tu, nie? To jest też właśnie plus dla wielu zawodników, to, że Federacja KSW ma umowę z Viaplay, że robi te 12 gal w roku, odwiedza nowe miejsca w Polsce, to też jest szansa dla tych zawodników, by właśnie wskoczyć na tę kartę. Tak, dokładnie, wiesz, ja się bardzo cieszę, to było zawsze moje marzenie, ja pierwsze walki, które oglądałem, to wtedy chyba na drugiej organizacji KSW chyba bił się Michał Materla, właśnie mi się to spodobało. No i co? I później, gdy zacząłem swoją przygodę, no zawsze już od początku chciałem rywalizować. Wcześniej pływałem, to też rywalizowałem tam 6 lat. I ogólnie, no jak przyszedłem na pierwszy trening, ogólnie zapytałem się już o zawody, nie? I jak już zacząłem walczyć zawodowo, to moim marzeniem było po prostu zawalczyć tam, pokazać się jak najszerszej publiczności, ponieważ jestem z Dębicy, z mojego miasta, no a wiadomo, że małe miasta są troszeczkę pomijane w tych ogólnie największych eventach w Polsce i w Europie i chciałem pokazać, że chłopak z takiego małego miasta ciężką pracą, wytrwałością oraz pomocą sztabu trenerskiego oraz ludzi, którzy mnie wspierają, może zajść daleko. Prowadzisz swoje zajęcia, swój klub sport walki w Dębicy. Trenujesz tutaj w MMA Legion Team Tarnów, czyli trochę łączysz Dębicę z Tarnowem. To można powiedzieć, że takie dwie społeczności na pewno ucieszyły się z tego, że jesteś na tej karcie. Wiesz, na pewno dużo ludzi przyjedzie mnie oglądać. Na pewno dużo, bardzo, bardzo dużo ludzi z Dębicy przyjedzie, około 200 osób. No i tutaj z Tarnowa też będzie pełna hala, więc na pewno będzie bardzo dużo kibiców, którzy będą mocno kibicować w mojej walce, nie? I biletów ile się udało sprzedać? Bo widziałem, że rozchodziły się tam na twoich socialach. Wiesz co, bilety poszły mi chyba nawet w tydzień czasu. 200 biletów poszło w tydzień czasu, nawet jeszcze mi troszkę brakło. Już nie chciałem domawiać, bo to były takie jednostki. Już po prostu im podałem stronę, gdzie mogą sobie kupić i wszyscy raczej tam będą, nie? Powiem tak, Arena Jaskółka to jest nowa hala. Myślę, że Federacji KSW na pewno powinna się spodobać. Tarnów jest fajnie usytuowany, bo między Nowym Sączem a Rzeszowem, a wiemy, że tych zawodników tu z południa Polski nie brakuje. Ty na start sprzedajesz 200 biletów, więc nie zapeszać, całkiem przyjemny początek współpracy, bo wiemy, że często ci zawodnicy chcą występować, tylko potem nie idzie za tym też marketing, nie idzie za tym ta sprzedaż biletów, a my wiemy, że, no, że na tym się ten biznes też opiera, żeby po prostu kibice chcieli cię oglądać. No tak, no to wszystko to jest biznes, nie? Musisz być dobry i musisz się tak samo dobrze sprzedać. No mi się udało te bilety sprzedać, wiesz, troszkę ludzi mnie zna tutaj w Tarnowie, ponieważ trenuję tu już 8 lat, dojeżdżam prawie codziennie. W Dębicy tak samo prowadzę klub, już walczę od jakiegoś czasu, chyba bodajże 8 lat walk zawodowych. Prowadzę też swój klub, mam bardzo dobrych zawodników. No i wiesz, ci ludzie w Dębicy mnie też znają i po prostu śledzą mnie, oglądają. A jeszcze jak przyszło KSW, bo zawsze chciałem tam być, mówiłem o tym niekiedy w wywiadach, no to jeszcze więcej chcę po prostu
być ze mną w drodze po marzenia. Nie? Otwieracie tę kartę walk, bo ostatnio już poznaliśmy całkowite ułożenie tej karty KSW 97 jako pierwsza walka. Czy tobie to robi różnicę, na którym miejscu w karcie jest ustawiony twój pojedynek? So, ja tak myślałem, że to będzie jedna z pierwszych walk. To znaczy chyba jest jeszcze wcześniej walka i potem jest otwarcie. Nie wiem, jak to dokładnie jest, dowiem się wszystko, jak już tam będę w hotelu, będziemy na rozmowach z KSW i ogólnie z sędziami. No i co, ale nie, mi to nie robi różnicy. Na MMA tak samo się byłem, miałem pierwszą walkę, widziałeś, jaka była walka, była bardzo dobra. No i co, myślę, że... Pamiętam, chyba już nie zapomnę tej Mucki. Myślę, że nie robi mi to różnicy, ponieważ trzeba wyjść, zrobić swoje. Wiesz, nie myśleć, czy wygrasz, czy przegrasz, po prostu dać jak najlepszą walkę, dać ci wszystko, zrobić to, co zrobiłeś w przygotowaniach, bo tam już nie ma tego myślenia, tam już jest po prostu to, co masz przygotowane przez te 3-2,5 miesiąca, nie? No i robota. Twój rywal, Francuz, o dość polsko brzmiącym nazwisku, bo Lołeński, albo przynajmniej, nie wiem, mówiąc o tym, że jego przodkowie mogą gdzieś mieć kontakt z Polską, też debiutant w Federacji KSW, dwóch debiutantów. Przeanalizowany rywal, czy raczej na ten etap bardziej skupiłeś się na tym, co ty potrafisz i na tych przygotowaniach? Jak wygląda ten etap właśnie wdrażania się w przeciwnika? So, tak, przeanalizowany jest tutaj trener Dawid, główny trener Radek Biechnik, wiesz, tak samo jeździłem na sparingi do Krakowa, do Rzeszowa i robiłem po tego Mańkuta. No i co, myślę, że już biłem się z Mańkutem, udało się wygrać, wtedy broniłem pasa Silesianu, więc mam nadzieję, że będę dobrze przygotowany na niego, też potrafię przyjąć, on też jest bardzo dobrym stójkowiczem, więc nie będzie miał łatwej walki, ja mu nie dam jej, on mi na pewno też nie da, więc myślę, że będzie bardzo dobra wojna. Nie? Gdy usłyszałeś, że KSW będzie tutaj w Tarnowie, na pewno wielu kibiców myślało o tym, że czy Robert Ruchała z bliskiego Nowego Sącza, czy Andrzej Grzebek, który też tu z Tarnowem i nawet tu z klubem MMA Legion Team był związany, wystąpią. Finalnie Szymon Bajor w walce wieczoru, który też trenuje i chyba żyje z tego, co wiem, w Rzeszowie. Jak patrzysz tak całościowo na tę kartę, to? Sportowo karta bardzo dobra. Fajnie, że wiesz, mogę zawalczyć po prostu koło takich nazwisk, które już są bardzo długo w KSW, czy Ozimkowski, czy Bajor, wiesz, to są bardzo doświadczeni zawodnicy, Szymka bardzo lubię, pozdrawiam go tak samo i życzę mu wygranej walki. I chyba jeszcze tam Sergiusz Zając skoczył, też z Rzeszowa. No i wiesz co, jestem zadowolony, znam tych chłopaków i bardzo fajnie być w takim gronie jednej z najlepszych fighterów po prostu w Polsce. Nie? Mówi się, że często, gdy KSW teraz organizuje ten cykl 12 gal w roku, niektóre te eventy są pozbawione tych najmocniejszych medialnie nazwisk, ale czasami dobrze wiemy, że te medialne starcia nie dowożą sportowo, a znowu jest na odwrót, gdy te nazwiska może mniej medialne, a wychodzą do klatki i robią dobre show. Wiesz co, ogólnie tak jest. Jeżeli jest jakiś debiutant, to chce się pokazać z jak najlepszej strony. Tam nie ma kalkulacji, tylko jest po prostu bitka, nie? Chcesz dać siebie wszystko, chcesz pokazać pełny wachlarz swoich umiejętności, co masz przygotowane, walczysz do końca. Więc ja zawsze robię tak samo. Ja nigdy nie żyłem ze sportu, jedynie żyję ze swojego klubu, to jest moja praca. Ze sportu nigdy nie żyłem, nawet nie wiem, czy kiedykolwiek byłem na plus na sporcie, więc z tego nie będę żył raczej, chociaż bardzo bym chciał. Jeszcze mam czas, mam dopiero 20, teraz 3 dyszki, więc może się to udać. Po prostu muszę wydawać dobre walki, nie rozkminiać za dużo, no i po prostu iść się bić i pokazywać swój styl w klatce, bo potrafię przyjąć, ale potrafię też odbudować, potrafię wrócić, więc myślę, że to będzie jeden z takich plusów, które mogę wnieść do tej federacji i do swoich walk. Krystian, mówisz, że nigdy nie żyłeś ze sportu, no słuchaj, najlepsza szansa zacząć teraz to robić, KSW chyba dobrze płaci. Będzie. Będzie. Jeszcze jedna kwestia, która mnie interesuje, bo zastanawiam się, czy właśnie to jest taka oferta na te gale dla ciebie, czy tutaj już jakiś kontrakt na dłuższy czas podpisałeś, na więcej pojedynków w KSW? Wiesz co, nie, teraz kontrakt stricte na tą galę, no bo wiadomo, jest gara, jest Tarnowia, jest mnóstwo zawodników bardzo dobrych w Polsce, którzy też nie mogą się przebić. Ja mam tą szansę, dostałem kontrakt na jedną walkę, bo jak z tego, co rozmawiałem ze swoim menadżerem, to już nie ma za bardzo kontraktów na kilka walk,
po tej walce się wyjaśnię, czy zostanę, czy będę dalej kontynuował swoją przygodę, ale myślę, że będzie bardzo dobrze, bo jestem dobrze przygotowany. Jeżeli Bozia da, wygram, jeżeli nie, to przegram, wiesz. Idę po prostu się pokazać z jak najlepszej strony przy swoich kibicach. Oni są ze mną na dobre i na złe. Wiesz, czy wygrywam, czy przegrywam, zawsze są ze mną. Tak samo moi trenerzy, sztab trenerski, więc wydaje mi się, że będzie bardzo dobrze. Rodzina, bliscy, żona, bo niedawno, może nie tak dawno, ale w ostatnim czasie widziałem, że wstąpiłeś w związek małżeński, tak? Jak żona reaguje na te przygotowania, na te szanse, która przed tobą? Ona już się przyzwyczaiła, wiesz, ona już mnie poznała, jak ja już trenowałem chwilę, już tam jakieś walki z semipro miałem, jeszcze nie walczyłem zawodowo, no i ona każde przygotowanie ze mną przychodzi. Każde przygotowania, wiesz, ja nie miałem nic, ona była ze mną, wiesz, teraz jestem już gdzieś, teraz już coś mam po prostu w tym życiu, a ta dziewczyna jest cały czas ze mną, więc musi to znosić, nie ma innego wyjścia, tak sobie wybrała, ale daje radę, wiesz, pomaga mi, gotuje mi, wspiera mnie, więc jest to osoba taka godna zaufania i która zawsze mi pomoże. Nie? Ostatnie pytanie, plan na ten finał tego tygodnia, na te ostatnie godziny, dni, bo już w piątek ważenie, no i właśnie kwestia tej wagi, gotowości przed sobotą. Waga będzie zrobiona tak jak zawsze. No widzisz, nawet nieźle jeszcze wyglądam, nie? A dzisiaj robimy w Ortalionie, więc wagę zawsze zrobiłem, nigdy nie przestrzeliłem. Kiedyś tam jeszcze dobijałem, ale waga była zawsze zrobiona, więc tym razem tak samo będzie, już niedużo brakuje, więc myślę, że wszystko będzie zgodnie z planem. No i co? I zrobić roboty, naładować się dobrze, wyjść, pokazać się z jak najlepszej strony, wrócić do domu, do pieska, do żony, odpocząć. Myślę, że w tym roku już sobie odpocznę, bo jeszcze szykuje mi się moja liga, jeszcze zawody i walki moich chłopaków, więc chciałbym troszeczkę spędzić czasu właśnie z rodziną, z żoną i trochę odpocząć i zająć się też klubem, nie? Krystian, dzięki. W takim razie życzę, aby ta przygoda z KSW rozpoczęła się udanie i aby trwała i trwała i trwała. Dzięki. Dziękuję bardzo. Lody Sokołowski. Lody inne niż wszystkie. Sprawdź naszego TikToka i przekonaj się sam.